brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej oraz powstaniu śląskim. Za swe zasługi został odznaczony orderem Virtuti Militari, orderem Orlęta Lwowskiego oraz Złotym Krzyżem. Spoczywa na cmentarzu w Sidzinie. Kapralu Krupa, stań do apelu. Cześć jego pamięci. Cześć jego pamięci. Kapral Antoni Motor, w 1934 roku wcielony do 20 Pułku Piechoty Żołnierzy. Ukończył szkołę podoficerską, szkołę na kaprala karabinowego oraz kurs obserwatorów. We wrześniu 1939 roku brał udział w wojnie z Niemcami, a następnie został wzięty do niewoli, z której uciekł. Oznaczony medalem za udział w wojnie obronnej 39. Zmarł 20 lutego 1996 roku. Spoczywa na cmentarzu w Sidzinie. Kapralu Motor, stań do apelu. Cześć jego pamięci. Cześć jego pamięci. Ksiądz magister Wojciech Kowalik, porucznik I wojny światowej. Zmarł 30 maja 1947 roku. Pochowany w Bystrej Podhalańskiej. Poruczniku Kowalik, stań do apelu. Cześć jego pamięci. Cześć jego pamięci. Podporucznik Tadeusz Ney, żołnierz Armii Krajowej. Oznaczony został Krzyżem Walecznym. Zmarł 22 maja 1944 roku. Pochowany w Osielcu. Podporuczniku Ney, stań do apelu. Cześć jego pamięci. Cześć jego pamięci. Podporucznik Antoni Głodka, żołnierz Wojska Polskiego, uczestnik wojny obronnej 39, żołnierz Armii Krajowej oddziału Huta pod Kurze, uczestnik operacji Burza, oznaczony medalem zwycięstwa i wolności, srebrnym krzyżem zasługi, krzyżem Armii Krajowej, oznaką akcja Burza oraz krzyżem partyzanckim. Podporuczniku Głodka, stań do apelu. Cześć jego pamięci. Cześć jego pamięci. Anna Riedel, żołnierz Armii Krajowej oddziału Hełm. Zamordowana przez hitlerowskich siepaczy w Sidzinie na Binkówce 14 października 1944 roku. Spoczywa na cmentarzu w Sidzinie. Partyzantko Riedel, stań do apelu. Cześć jej pamięci. Cześć jej pamięci. Piotr Edward Dańkowski, urodzony w Jordanowie. W czasie wojny działał w Związku Walki Zbrojnej pod pseudonimem Jordan. Prowadził nasłuch radiowy i redagował komunikaty. Aresztowany 10 maja 1941 roku i poddany przesłuchaniom w katowni Podhala Palace. W grudniu 1941 roku został przewieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Karl-Auschwitz. Skazano go na karę śmierci w lutym. Zmarł z kłodą na ramionach 3 kwietnia 1942 roku w Wielki Piątek. Ciało spalono w krematorium obozowym. Został beatyfikowany razem ze 108 innymi męczennikami II wojny światowej 13 czerwca 1999 roku przez papieża Jana Pawła II. Żołnierzu Związku Walki Zbrojnej Dańkowski, stań do apelu. Cześć jego pamięci. Cześć jego pamięci. Zapraszam teraz o poprowadzenie modlitwy w intencji pułkownika Upaszki, ojczyzny oraz żołnierzy wyklętych, księdza proboszcza. Ojcze nasz, któryś jest w niebie.